Cześć i czołem, kluski z rosołem, mówi Paulina Lipiec, a to jest podcast Polski Daily. Zapraszam Cię do wysłuchania drugiej części rozmowy o typowym, stereotypowym Polaku, którą przeprowadziłam z Justyną i Agnieszką z Easy Polish. W pierwszej części rozmawiałyśmy o tym, gdzie mieszka stereotypowy Polak, jak się nazywa, jaka jest jego rodzina, jaki ma stosunek do obcokrajowców albo raczej do wszystkiego, co niepolskie. W drugiej części natomiast rozmawiamy raczej o religii, o przywiązaniu do tradycji, o sytuacji ekonomicznej typowych Polaków. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś pierwszej części... To ma więcej sensu, żeby zacząć od odcinka 83., a potem wrócić tutaj do 84. Jeśli nie do końca wszystko rozumiesz, zapraszam Cię też serdecznie na moją stronę www.polskidaily.eu, gdzie znajdziesz transkrypcję odcinków, oraz oczywiście dużo ćwiczeń i innych materiałów do nauki polskiego na różnych poziomach. Cały czas piszę nowe materiały, więc co tydzień znajdziesz coś nowego dla siebie. A teraz czas na odcinek. Jak już mówiłyśmy o. Y, Jezusa mówiła o swoich znajomych za granicą, to przyszło mi tak do głowy, żeby pozastanawiać się przez chwilę nad tym, czy Anna i Piotr mają dużo przyjaciół. Czy Polacy są przyjaźni i chętnie się zaprzyjaźniają z nowymi osobami? Jak myślicie? A znaczy, pewnie gdybyś zapytała Polaków, to oni by ci powiedzieli, że tak, oczywiście. <grywa> Ale mają dużo znajomych, z którymi utrzymują takie luźne relacje, czy raczej mają tak na przykład grupę trzech najlepszych przyjaciół? Ja to obserwuję też w innych narodach. Na przykład Niemcy, jak mają przyjaciela, to mają przyjaciela od dzieciństwa i potem już się z nikim nie zaprzyjaźniają w życiu. Ja na przykład mam najlepsze przyjaciółki ze studiów i powiem Wam szczerze, jest mi trudno już później nawiązać takie prawdziwe relacje, bo każda relacja wymaga wysiłku i czasu. Wydaje mi się, że u nas też jest trochę tak jak u Niemców, że mamy przyjaciół właśnie jeszcze z takiego okresu, czasami nawet podstawówki. Moje najlepsze przyjaciółki są właśnie z podstawówki i dalej mamy świetny kontakt. Potem poznajemy też często nowych ludzi na studiach, bo to jest taki czas, kiedy czasami wyjeżdżamy do innego miejsca, jesteśmy jeszcze otwarci na nowe znajomości. Ale wydaje mi się, że też Polacy wkładają dosyć sporo wysiłków w to, żeby pielęgnować takie relacje. I wiadomo, że w momencie, w którym mamy jakąś taką grupkę swoich znajomych, z którymi staramy się spędzać sporo czasu, jakoś pielęgnować te relacje, czasami nawet jeżeli chcielibyśmy mieć więcej znajomych potencjalnie, to nie mamy nawet trochę na to czasu, bo cały czas żyjemy w takim biegu i w takim poczuciu, że jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. I wydaje mi się, że osobom, które przyjeżdżają do Polski, czasami może być trudno znaleźć znajomych, którzy są Polakami. Ja często mam kilku znajomych obcokrajowców. Mieszkających w Polsce, wśród których obserwuję takie zjawisko, że jak oni się już z kimś zaprzyjaźniają, to są to na przykład inni obcokrajowcy, którzy też przyjechali, którzy też nie mają dużo znajomych. No i spędzają czas w tym takim swoim kręgu, połączy ich to, że są nowi w tym kraju i właśnie nie mają znajomych. Nie zawsze tak jest. Jest dużo osób, które świetnie się integrują z Polakami. Osobiście takie znam, ale coś, coś w tym jest, że. Dużo czasu spędzamy z tymi znajomymi, których znamy od podstawki od przedszkola, i też dużo czasu spędzamy z rodziną. Polska to jednak jest taki kraj, w którym urodziny czy jakieś takie większe i mniejsze uroczystości po prostu spędzane są z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem naszych rodziców, i to też jakoś tak naturalnie wyczerpuje nasze zasoby, które, na przykład czasowe, które mamy na to, żeby spędzać czas z innymi ludźmi w ogóle. Tak, też chciałam właśnie o tym powiedzieć, że rodzina w pewnym momencie życia, szczególnie jak już masz dzieci, to relacje z rodziną stają się ważniejsze niż z znajomymi. No i to jest jeszcze tak, że jakby to, co ja sobie uświadomiłam dopiero jak zaczęłam rozmawiać z cudzoziemcami, to to, że Polacy w pierwszym kontakcie wydają się tacy dosyć nieprzyjaźni, nie, nie w tym sensie, że my nie mamy takiego amerykańskiego stylu uśmiechania się do wszystkich i mówienia, że my jesteśmy w ogóle zawsze w świetnej kondycji i wszystko jest super, tylko uwielbiamy narzekać i marudzić i to może zniechęcać niektórych cudzoziemców do w ogóle bliższego zawierania bliższych znajomości z nami, bo jak ktoś na dzień dobry powie cześć, jak się masz, a daj spokój no to, no to niespecjalnie mamy ochotę z tą osobą rozmawiać dalej, a to po prostu jest taki polski styl tak ale ja znam, mam, mam kilkoro studentów, którzy właśnie doceniają tą polską bezpośredność i uważają, że to jest takie odświeżające przy właśnie amerykańskim hura optymizmie i na przykład um, doceniają to, że ktoś im powie prosto z mostu, na przykład słuchaj, jednak nie zakładaj ty sukienki z takim dekoldem, bo, bo nie wygląda to dobrze na tobie. No, Amerykanin, um, Amerykaninowi trudno byłoby to Powiedzieć drugiej osobie. Raczej wszystko jest super pięknie, i tak dalej. Mm. Tak mi się wydaje. I, I takie słyszę opinie od obcokrajowców. Um. Wydaje mi się, że to jest po prostu ważne, jeżeli ktoś mieszka w Polsce, żeby. Nie brać jakiejś takiej czasami gburowatości, nawet albo złego nastroju personalnie. To nie jest tak, że jesteśmy tacy trochę źli i na wszystko narzekamy, bo nasz rozmówca nas zdenerwował. My po prostu tak mamy. I. Um... Mamy nawet taki odcinek o narzekaniu, który wziął się z tego, że zaobserwowaliśmy, że często tak jest, że jak Amerykanie swoje rozmowy zaczynają od tego, że co u Ciebie, wszystko super, wszystko super, tak Polacy jednoczą się w narzekaniu i nawet taki nasz smoltok skupia się wokół tego. Jeżeli ktoś jest w stanie złapać um, ten, ten taki wajb tej rozmowy, która polega troszeczkę na narzekaniu na rzeczywistość, to będzie się w stanie y, dogadać z Polakami. Po prostu trzeba troszkę innego podejścia. Trzeba poszukać tych złych rzeczy, które się dzisiaj stały. Tak Przeanalizuj to, co dzisiaj ci się nie udało. Tak, tak. Po narzekaj trochę na to. <laughs> Pasta do zemów ci spadła na koszulę? Super, zacznij od tak. Okej, okay, dobra, to jeszcze porozmawiajmy trochę o, o hobby naszych Polaków. Co robią Polacy w wolnym czasie? Czy czytają, czy chodzą do kina, czy chodzą do opery, um, czy uprawiają sport? Jak myślicie? Taki, taki czterdziestolatek. Aga, jak tam czterdziestolatkowie spędzają czas? <noise> ja zauważyłam, że strasznie modne jest uprawianie sportów. I aktywny tryb życia wśród 40 latków i przynajmniej na poziomie deklaracji to wszyscy biegają albo chodzą na siłownię, a jak nie biegają, nie chodzą na siłownię to nie wiem, pływają kajakami. No w okolicach Katowic mamy blisko do gór, więc chodzą po górach. Ale tak w praktyce to chyba jednak mhm. statystyczny Polak jednak woli leżeć na kanapie i oglądać telewizję albo Netflixa i czytać wiadomości w internecie. Od, od kilku lat robi się takie badania na temat czytelnictwa w Polsce i one z roku na rok wychodzą gorzej, że coraz mniej Polaków czyta w ciągu roku przynajmniej jedną książkę i kupuje przynajmniej jedną książkę i to jest zawsze poniżej 50%. Mhm. Jak czytają, to czytają dzieci lektury w szkole, nie? Sienkiewicz jest najpopularniejszym autorem. Tak, albo streszczenia lektur. No, ale, ale z drugiej strony, na przykład, jest taki profil na Facebooku. Nie jestem statystycznym Polakiem, mm. lubię czytać książki. I on ma 500 tysięcy fanów. Więc ja myślę, że znowuż, no, jak to ze statystykami, są tacy jakby zadeklarowani nie, nieczytający, ale jest też duża grupa takich ludzi, którzy naprawdę. Dużo czytają, kupują książki i mają jakieś wyobrażenie na temat życia literackiego. I podobnie jest z innymi formami korzystania z kultury. Znaczy, pewnie w ogóle jest taki trend światowy, że przestajemy chodzić do kina, bo oglądamy filmy na platformach tych różnych streamingowych. No, czy jest jakiś naród, który chodzi pasjami do opery? To nie wiem. Naprawdę, nie wiem, może, może Austriacy? Może, ale Polacy? Polacy absolutnie nie. Tam jest chyba ułamek procenta, który chodzi, naprawdę jedna dziesiąta jeden promil Polaków chodzi do, do opery, co jest bardzo mało, ale... Ale umówmy się, opera jest tak anachroniczną, opera jest tak anachroniczną formą kultury, że właściwie no po co tam chodzić? Ja lubię, muszę... Byłam kilka razy w życiu, ale... Mm, tak? Miałam takie poczucie wtedy, że, że się tak ukulturalniam, że ta kultura wyższa tak, tak we mnie wchodzi. Jestem po prostu lepszą wersją siebie bardziej hmm. taką intelektualną wersją siebie. Aha. Ale um, tak ma. To ja, tak, to ja się tak dowartościowuję w filharmonii czasami. Właśnie, właśnie. To są takie duchowe potrzeby, nawet nie. Niekoniecznie intelektualne, ale a propos tego czytelnictwa i tego profilu, o którym Ty mówiłaś, ja myślę, że też dużo ludzi deklaruje, że lubi czytać książki, ale jak zapytasz ich, ile książek przeczytało w zeszłym roku, to mm -hmm. powiedzą um, pół. I ja niestety mam ten problem. Mam takie okresy, gdzie czytam bardzo dużo. I mam takie okresy, gdzie pracuję jak, jak po prostu szalona i wtedy zdarza mi się, że przez pół roku niczego nie czytam i zauważyłam też, że mam problem z, z uwagą, że przez to, że teraz konsumuję dużo krótkich artykułów, dużo postów i tak dalej, jest mi naprawdę trudno się przez dłuższy czas skoncentrować na tej samej historii. Nie wiem, czy macie podobnie. Tak i to jest w ogóle takie zjawisko powszechne. Jesteśmy statystyczne myślę pod tym względem. Bo wszyscy żyjemy jakby w epoce krótkich informacji i trudno jest nam się skupić na większych całościach, ale też trudno nam się jest skupić nawet na tych krótkich informacjach, żeby je uważnie czytać. Chciałam powiedzieć, że ja pracuję też w szkole, w szkole z uczniami z dziećmi po prostu i przy dzieciach to szczególnie widać jakby taki problem z koncentracją dłużej niż trzy minuty na czymś. Ale myślę też, że jeżeli mowa o wolnym czasie, to um, też jest kwestia tego, o czym ty mówisz Paulina, w swoim przypadku, że ludzie po mhm. prostu bardzo dużo pracują, szczególnie chyba w tych um, większych miastach tak jest, mhm. że um, wydaje mi się, że w statystykach to w ogóle często wychodzi, takich międzynarodowych, że Polacy mają bardzo długi tydzień pracy, a dodatkowo, na przykład nadgodziny, albo praca w weekend, albo druga praca, dodatkowa praca, to nie jest nic nadzwyczajnego w Polsce, to jest często taki standard. I um, często, jeżeli chodzi o formy spędzania wolnego czasu, to albo mamy go tak mało, że nawet go nie spędzamy, bo próbujemy w jakikolwiek sposób um, odpocząć, albo właśnie jak już go mamy, to jesteśmy tak przemęczeni. Że nie mamy ochoty jeszcze dodatkowo intelektualnie się wysilać, tylko po prostu chcemy zrobić coś prostego. Na przykład włączyć sobie Netflixa i troszeczkę się odstresować. Więc to, o czym ty mówisz u siebie, wydaje mi się, że jest problemem wielu Polaków, szczególnie młodych, którzy szybko wpadają właśnie w taką pułapkę, że trzeba więcej i więcej i więcej. Hmm. O, o tej pracy, co powiedziałaś, to. Um... Przypomniało mi się, że chciałam się podzielić w tym odcinku informacją, ile Polacy zarabiają, bo to też jest jakby w, ma wpływ na to, jak dużo pracujemy, bo mhm. przez to, że mamy oczywiście dostęp do, do informacji takich, na co stać przeciętnego Niemca i na co stać przeciętnego Brytyjczyka, jak sobie to porównamy, wszyscy, wszyscy mówią: Wow, w Polsce jest tak tanio, fajnie, jedziemy na wakacje do Polski, ale potem, jak sobie porównamy, to na co stać przeciętnego Polaka i na co stać właśnie przeciętnego Niemca, no to Polacy wychodzą tutaj bardzo smutno i oni o tym wiedzą, bo co prawda średnia pensja w Polsce jest 430, przepraszam 4330 zł brutto, ale 66% Polaków zarabia mniej. I wydaje mi się, że to jest tragicznie, bo za tą pensję naprawdę mhm. można utrzymać jedną osobę zwykle, ale jak mieszkasz na przykład w dużym mieście albo w średnim mieście, no to ciężko jest utrzymać rodzinę czy na przykład kupić mieszkanie. Większość Polaków ma kredyty, często mają długi i to wcale nie jest tak różowo. A przede nie mają oszczędności statystycznie niestety. Znaczy mówi się dużo o tym, mm -hmm. szczególnie przy mm, pandemii był to taki temat, kiedy y, mówiło się o tym, że właśnie teraz będzie czas na to, żeby sięgać do naszych oszczędności, a większość Polaków ich po prostu nie ma, bo tak jak mówisz, pensje wyglądają jak wyglądają. Um, um, jest też mało takiej świadomości, wydaje mi się, wśród ludzi na temat tego, co robić z pieniędzmi i jak mądrze oszczędzać. U nas nie ma czegoś takiego jak dobra edukacja, taka trochę finansowa gdzieś tam w szkole. Ja trochę tych tematów liznałam studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym i często o tym mówiliśmy, że w ogóle ta świadomość. Taka finansowa i gospodarcza, tego jak funkcjonuje y, państwo, y, skąd biorą się pieniądze w rządzie jest, y, jest mała. Tak, tak, oczywiście. Ja o tym też. Kilkakrotnie rozmawiałam z moimi studentami, że, że w Polsce właśnie brakuje tej, tej umiejętności oszczędzania, czy nawet takiej czasami przedsiębiorczości. I to się trochę zmienia, bo powstaje bardzo dużo grup, na przykład dla osób przedsiębiorczych, które chcą założyć swój biznes. Hmm. Jest też najpopularniejszy polski podcast, nie wiem czy wiecie, to jest podcast Michała Szafrańskiego, który nazywa się um, jak, jak oszczędzać pieniędzy. pieniądze. Tak, tak, ale on też mówi często. Hmm. Um, um, w, na, nawet chyba w swojej książce o tym pisał, że to nie jest standardowa statystyczna sytuacja, że ludzie interesują się oszczędzaniem i mają wystarczające oszczędności. W wielu wywiadach, których on udzielał, też mi się wydaje, że to tam gdzieś zawsze brzmi, że jeżeli masz jakieś oszczędności na koncie, e, które pozwolą ci spokojnie przeżyć kilka miesięcy bez martwienia się o dochód, to jesteś w naprawdę uprzywilejowanej sytuacji, bo wiele osób w ogóle nie ma takich możliwości. Albo nie myśli o tym i nie tworzy sobie po prostu takiej bezpiecznej sytuacji. No jak zarabiasz taką podstawową pensję, to na koniec miesiąca, to znaczy kiedy twoja pensja przechodzi na konto, to nie myślisz o tym, żeby odłożyć Ej. 200 złotych z tego, tylko po prostu idziesz i kupujesz coś dużego, co ci jakby sprawi natychmiastową taką, da natychmiastową gratyfikację i tyle. Albo coś, co jest potrzebne i po prostu po zapewnieniu sobie tych wszystkich potrzeb nie zostaje już zbyt wiele, takich sytuacji też jest bardzo dużo. No ale trzeba powiedzieć, że Ania i Piotr mają z roku na rok coraz więcej różnych rzeczy, bo tak jak patrzyłam na te statystyki, to wychodzi na to, że jednak stan posiadania Polaków rośnie, że mamy coraz więcej jednak samochodów, sprzętów, RTV AGD, różnego rodzaju urządzeń to chyba jest trochę tak, że my zawsze żyjemy w takiej trochę ambicji doskakiwania właśnie do tej Europy Zachodniej i nawet jeżeli właśnie nasze zarobki nie są takie jak w Europie Zachodniej, to nie chcemy wypaść gorzej. I jest to, jest to zupełnie zrozumiałe dla mnie, że jeżeli widzę, że cały świat, nie wiem, ma smartfony i właśnie wychodzi kolejny nowy, fajny, a ja mam kilkanaście lat i Mój autorytet jako kolegi buduje się tym, jaki sprzęt ze sobą przynoszę, no to zrobię wszystko, żeby kupić ten telefon. I tak samo jest wśród dorosłych, że nie wiem, jeżeli wszyscy moi znajomi jeżdżą takim, a nie innym samochodem, no to ja też chcę mieć taki samochód. I to się tak trochę, trochę nakręca się, ta spirala. Wydaje mi się, że w Polsce posiadanie rzeczy materialnych jest nadal um, wyznacznikiem statusu i to też często, to posiadanie rzeczy często z tego wynika, że um, czasami nawet nie chodzi o funkcjonalność, ale po prostu o to, żeby pokazać czy sąsiadom, czy rodzinie um, to, że nas stać, że co, my sobie nie kupimy? Um, I trochę takiej mentalności mhm. też jeszcze dalej jest w Polsce, że Osoba zamożna po prostu dużo posiada minimalizm to nie jest jeszcze coś, co tutaj chyba jakoś szczególnie dotarło. To mi przypomina o takim artykule, który czytałam na temat snobów, i nawet chyba zrobiłam z tego ćwiczenie gdzieś, że w latach 90. to typowy snob, oczywiście tam budował willę z kolumienkami i tak dalej. I i kupował sobie drogi samochód, podczas gdy w latach dziesiątych typowy Snob jeździł na wakacje do Tanzanii na safari, a obecnie to szuka aż takich um, szalonych rzeczy jak nie wiem, backpacking w Kambodży, czy gdzieś odkrywanie nawet takich odległych miejsc jak nie wiem, Mongolia. No bo jak się pochwalisz zdjęciami z Mongolii, czy jakiegoś Tadżykistanu na Instagramie, to jesteś naprawdę, naprawdę unikatowy. I tutaj właśnie z jednej strony chodzi o to, żeby mieć coś jak wszyscy, ale z drugiej strony jednak każdy chce być wyjątkowy. Wiem, myślę, że to już pod tym kątem jesteśmy tacy jak reszta świata. No, myślę, że tak. No dobra, to um, myślę, że możemy powoli um, zamykać temat naszych statystycznych Polaków. Pewnie jeszcze mogłybyśmy bardzo dużo dodać, bo na przykład nie rozmawiałyśmy o diecie albo o tym, gdzie jeżdżą na wakacje. Mm. W tym roku to um, chyba tylko do Polski. Tak, nad Polskie Morze, To tam muszą być tłumy. Patriotyzm turystyczny jest taki modny. Nie wiem, czy słyszałyście o m, frazie wakacje retro. Nie, chyba jeszcze nie. To jest ostatnio hit, żeby jeździć właśnie tak jak w czasie komunizmu się jeździło, do jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, nie wiem, może w jakichś chałupach czy koło brzegu, i wszystko jest tak jak w starych czasach. Oczywiście nikt tutaj nie myśli o wakacjach zagranicznych, tylko dzieci na plaży, gofry, ryba wędzona gdzieś tam z, z, z wędzarni czy smażalni ryb. I po prostu cieszymy się czasem nad polskim morzem. O oh Czemu nie? Ale ja widziałam taką świetną reklamę Samsunga, w której właśnie, no, jakby nowy Samsung z jakimś świetnym aparatem, który tam nagrywa filmy i robi zdjęcia, i tam było um, cały czas, właśnie były wakacje w Polsce pokazane, ale takie, że um, była fajna gra słów, że na przykład różne nazwy miejscowości, które um, są w Polsce, a tam nie wiem, Ameryka czy Maroko czy jakieś inne, um, i że niby te wakacje takie bardzo z rozmachem, a wszystko w Polsce się dzieje i tak sobie pomyślałam, że to jest niesamowite, jak ludzie mają zdolność adaptowania swoich potrzeb do, do sytuacji. Nagle się okazuje, że to jest w ogóle takie super fajne, że spędzamy wakacje w Polsce, tak jak mówisz, z gofrem, z wędzoną rybą, bo to, jest takie, bo to jest takie na czasie i to jest w sumie bardzo przyjemne i bardzo fajne, po co lecieć do Ameryki, jak możemy sobie pojechać do Ameryki, które jest pod suwałkami. Nie wiem, czy tam jest coś ciekawego w tej Ameryce, ale nad Morzem czy na Mazurach przecież można naprawdę fajnie spędzić no. czas. Czy, czy co roku musisz być w gorącej Grecji? No tak, ale to też właśnie zawsze była kwestia pokazywania się, że wakacje w Polsce swego czasu zaczęły być pase. No a wakacje za granicą tak. to przecież już jest większy prestiż. Mimo tego, że Polska jest piękna i teraz wiele osób nie mając tej możliwości wyjazdów za granicę odkrywa, że całkiem tutaj sporo fajnych miejsc. Tylko pewnie jest tłoczno z tego powodu. Tak myślę. No, niestety. No, no, no. U, mnie, u mnie na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, zapraszam serdecznie. No. <laughs> jest bardzo pusto. O, to ty, ja, ty też jesteś lubelszczyzny? Tak? Ja też. <laughs> Jestem z lubelszczyzny, z rozkocza. No, jestem z zamościa, więc to moje. Z zamościa jesteś, naprawdę? Przecież my tam kiedyś robiliśmy odcinek, bo to jest niedaleko tej wsi, gdzie Aga mieszka. Wie, bo wysyłałam przecież ten odcinek o zamości, wysyłałam moim studentom, że nawet elokwentnie się umieli moi, moi współmieszkańcy wypowiadać. No widzisz, no to ja jestem właśnie z zamośczyzny, dokładnie. bo... Lublin jest za daleko i jakby się w ogóle z nim nie identyfikujemy, tylko właśnie z Zamościem, bo Zamość kiedyś był miastem wojewódzkim naszym. I tutaj naprawdę nie ma ludzi. I nawet taką reklamę słyszałam w radiu, że jeżeli szukasz miejsca, w którym. Nie, ro rozmawiam z żoną i mówią: Kochanie, gdzie pojedziemy na wakacje? No, chciałabym w jakieś takie miejsce, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi, gdzie jest cisza i spokój. No, bo jest ten koronawirus. A on mówi: Mam dla ciebie doskonałą propozycję. Pojedźmy na roztocze. Agę zapraszam więc u mnie nie ma ludzi. Ja w tym roku jestem jak statystyczna Polka. Kupiłam namiot, który rozbijemy na podwórku moich rodziców i będziemy biwakować z Zrobicie ognisko? Będą kiełbaski? To nie wiem, bo obawiam się, że może nam nie pozwolić mój tata rozpalić ogniska zbyt blisko domu. Trzeba by pojechać w jakieś takie specjalne do tego wyznaczone miejsce, ale kusi mnie. Mam straszną ochotę zrobić ognisko w tym roku. Ale grilla wam na pewno zrobi przed domem. A grilla tak. Grilla tak. Okej. Okay, to jeszcze powiedzcie mi, co nowego na, na easy polish? Jak sobie radzicie z pandemią, z nagrywaniem odcinków, i jakie macie plany? Um, Tualnie u nas trochę to wygląda tak, że naszym takim standardowym fo formatem, tak jak powiedziałaś, są wywiady uliczne i to jest coś, co robiliśmy przez wiele, wiele lat. Podczas pandemii zaczęłyśmy trochę eksperymentować i robić trochę takich materiałów, gdzie więcej my się pokazujemy, opowiadamy o różnych rzeczach, nagrywamy z domu. I te odcinki też są bardzo dobrze przyjmowane przez naszą widownię, co bardzo, bardzo nas cieszy i jesteśmy bardzo wdzięczne za wszystkie pozytywne komentarze na temat tych materiałów. Powoli przy aktualnej sytuacji już nam się marzy powrót na ulicę, już się zastanawiamy, jak to zrobić z zachowaniem odpowiedniego dystansu i środków ostrożności, więc mam nadzieję, że najpóźniej gdzieś pod koniec tego lata znowu pojawią się odcinki właśnie z wywiadami i z różnymi ciekawymi gośćmi, więc zachęcamy, żeby śledzić. Jeżeli ktoś tęskni za tą formułą, to już za niedługo na pewno będzie u nas z powrotem. Tak, ja uważam, że to jest świetny sposób na naukę języka, bo to są prawdziwe wypowiedzi, nieprzygotowane. Ludzie spontanicznie się wypowiadają, czasem wiadomo, mówią trochę chaotycznie, ale no, do tego musimy się przyzwyczaić, kiedy uczymy się języka, nie? Więc ja Was zachęcam, mówię teraz do słuchaczy, zachęcam Was serdecznie do, do oglądania tych odcinków i wypisujcie sobie słówka, których nie znacie, konstrukcje, dyskutujcie potem z nauczycielami. Naprawdę, to nie są długie materiały i, i warto je tak dogłębie, dogłębnie przeanalizować. Tak, polecam. A my zachęcamy do tego, jak już traficie do nas, żebyście nam dali znać, czego wam brakuje, jakich materiałów chcielibyście jeszcze jakie materiały chcielibyście jeszcze zobaczyć i co mogłybyśmy dla was przygotować po to jest dla nas najważniejsze. Tak, tak. I staramy się cały czas eksperymentować, szczególnie po tym, co pokazała ostatnia pandemia, że czasami warto zrobić coś nowego, więc zawsze jesteśmy bardzo otwarte na sugestie. Fajnie. Dobra. To dzięki dziewczyny za udział w odcinku. Było mi naprawdę bardzo miło was gościć i jak zawsze to była fajna rozmowa. Tak, to, to my dziękujemy za ten wywiad i też za ten odcinek, który zgodziłaś się nagrać wspólnie z nami na naszym kanale. Jeżeli Twoi widzowie jeszcze go nie widzieli, to myślę, że bardzo im się podoba, bardzo zapraszamy i mamy nadzieję, do zobaczenia, a nie do widzenia. Bardzo miło nam się rozmawiało i tym razem, i poprzednim, i mamy nadzieję, że gdzieś tam jeszcze się kiedyś spotkamy albo wirtualnie, albo miejmy nadzieję w rzeczywistości pewnego dnia już po epidemii. Jasne. Dzięki i na pewno jeszcze coś, coś razem nagramy. Bo wielu z moich słuchaczy jest również fanami Easy Polish. Bardzo nam miło to słyszeć. Dobra. To jest najlepsza sytuacja. <grymne> no, to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta długa rozmowa z dziewczynami z Easy Polish podobała Ci się że chętnie zajrzysz na ich kanał na YouTubie, ale też wrócisz do mnie na następne odcinki, które pojawią się już wkrótce. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Do usłyszenia.